Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To co, Agnieszko, powiemy kilka słów najpierw o tym, o sobie i o tym, co będzie, prawda? No tak, tak. Tak, także bardzo serdecznie witamy Państwa. Ja się nazywam Joanna Mikołajczak i od 20 kilku lat zajmuję się doradztwem, szkoleniem oraz zmianami w firmach, więc mam do czynienia z ludźmi i z procesami zarówno od tej strony miękkiej, jak i od tej strony bardziej biznesowej, twardej. To, co tutaj dzisiaj będziemy omawiać, jest jedną właśnie z takich rzeczy, to znaczy wydaje się, że mówimy o rzeczach miękkich, ale te miękkie rzeczy się mogą przekładać na rzeczy twarde, czyli to, że ktoś w firmie chce być, nie chce być, daje efekty, nie daje efektów. Także będziemy o tym wszystkim dzisiaj mówić. Bardzo serdecznie zapraszam. Agnieszko, kilka słów od Ciebie. Okej. No to po raz kolejny witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Osuch i prowadzę w Polsce firmę Crowdhammer, która jest częścią dużej międzynarodowej firmy. Joasia powiedziała, że 20 paru lat robi to, co robi. No ja to witamy w klubie, bo ja też 25 plus. I tylko bardziej od tej miękkiej strony, nazwijmy tej ludzkiej strony mocy. Ale tak, jak bardzo słusznie Jasia zauważyła, że to jest ta ludzka strona mocy przekłada się, może się przełożyć na bardzo twardą stronę. I na tym dzisiaj popatrzymy, okej, co sprawia, że ludziom się chce, albo dlaczego oni mają inaczej niż my. I nam się w związku z tym wydaje, że jak są inni, no to pewnie nie wiem, są niezaangażowani, albo nie chcą, albo w ogóle są trudni. W ogóle są trudni. Więc to tyle o nas, Joasiu. Przechodzimy. Dobra, ja w takim razie udostępnię ekran, będę wyświetlała slajdy i powiem jeszcze kilka słów o formule. Będziemy omawiali najpierw, damy sobie około 40-45 minut na omówienie modelu, o którym dzisiaj chcemy powiedzieć, a chcę z Agnieszką powiedzieć Państwu o takim modelu, który jest modelem uniwersalnym, dotyczącym ludzkich motywacji i wartości. Będziemy o nim omawiać go, on ma wymiarów 6, już od razu zdradzę i po każdym wymiarze chcielibyśmy z Państwem porozmawiać o tym, co Wy na to, jak Wy to widzicie, co jest Wam bliskie. Także tutaj, tak jak Pani Karolina mówiła, będzie możliwość interakcji. No a później na koniec zostawiamy sobie też taki czas, żeby porozmawiać o różnych przypadkach, różnych wyzwaniach, które Państwo macie. Jeżeli takich przypadków konkretnych nie będzie, to my mamy kilka ciekawych przypadków do omówienia. Także no, chciałybyśmy, żeby było to jak najbardziej praktyczne, jak najbardziej przydatne dla Was jako naszych odbiorców. Ja w takim razie udostępnię ekran. Jeżeli mają Państwo pytania w trakcie, to prosimy, jak Jasia będzie mówiła, to prosimy je zapisać na czacie i o to potem będziemy się do tego odnosić. Pytanie, czy widać tylko? Mhm. Dobrze. Ja będę korzystała z takiej metodologii, która jest stosowana przez firmę TTI Success Insight. Jest to międzynarodowa firma, która jest liderem rynku, jeśli chodzi o narzędzia psychometryczne i bada właśnie takie rzeczy. Także stąd wyświetlam ten pierwszy slajd tytułowy. I powiem najpierw kilka słów o tym, o jakiej części człowieka będziemy mówić. Agnieszka mówiła, że to te miękkie tak zwane aspekty, natomiast my jesteśmy, tak jak i w tkankach różnych, mamy tkanki twarde i tkanki miękkie. Tutaj jest taki obraz, na którym widać złożoność naszej osobowości. Oczywiście to i tak jest już w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu pokazane. Przy okazji tutaj widzimy różnorodne narzędzia, które oceniają te nasze różne warstwy. Ja zawsze jak widzę ten obrazek, to sobie przypominam film Shrek, w którym Shrek tłumaczył, że ma warstwy jak cebula. I nie jak tort, tylko jak cebula. Człowiek też ma warstwy jak cebula. No i tutaj właśnie te warstwy są różnorodne od tych najbardziej zewnętrznych, które dotyczą naszego zachowania, naszej powierzchowności takiej, którą łatwo zauważyć, że ktoś jest na przykład bardziej entuzjastyczny, bardziej gestykulujący, głośniej mówiący, tudzież spokojniejszy, bardziej stonowany. Te rzeczy widać dosyć łatwo. Potem mamy elementy dotyczące zrozumienia świata, umiejętności, doświadczenia, wreszcie elementy nabyte dotyczące edukacji czy szkoleń. No i dochodzimy do tych warstw już głębszych, które są w środku nas, one są dużo trudniej widoczne i dlatego czasami nam jest tak trudno rozpoznać i rozgryźć tych innych ludzi.
czasami nawet nie zawsze wiemy o sobie pewne rzeczy. Tutaj mamy postawy i wartości, właśnie tą warstwą się będziemy dzisiaj zajmować, czyli tą, która odpowiada na pytanie, co nas pcha do działania, co powoduje, że nam się chce chcieć. I będę omawiała model Sprangera. Jest to najbardziej znany na świecie model dotyczący ludzkich motywacji. Spranger to był naukowiec, psycholog i filozof niemiecki, który w 28 roku poprzedniego wieku wydał książkę o typach ludzi. I w tej książce opisał 6 postaw. On je nazwał postawami. Były to takie elementy, które właśnie mają rozróżniać to, co jest dla nas istotne w życiu, to, czym my się w życiu kierujemy. Nie to, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, tylko to, co jest u źródła tych naszych zachowań. On je zdefiniował troszeczkę inaczej niż to, co tu Państwo widzicie. Różniło się to dosłownie w 2 punktach, tych 2 ostatnich. Ja tylko je wymienię. Mamy wartość teoretyczną, utylitarną, estetyczną, społeczną, indywidualistyczną, która wcześniej była nazwana polityczną, i tradycjonalistyczną, która wcześniej była nazwana religijną. I te 2 rzeczy z uwagi na i sekularyzację społeczną, i zastosowanie tego narzędzia w tej chwili do aspektów biznesowych bardziej niż na początku tylko filozoficznego, lepszego poznania człowieka, zostały troszkę zreformułowane, pozostałe 4 są w takim ujęciu, jak Spranger je stworzył. I będziemy teraz przedstawiać kolejno każdą z tych wartości, tak żebyście Państwo zobaczyli, czym one się charakteryzują. Okazuje się, jeszcze powiem na wstępie, że to jest tak, że dla każdego z nas różne z tych wartości w różnym wymiarze mogą być istotne. To znaczy bywa tak, że jedna z nich jest gdzieś na skrajności i wtedy ona jest taką wartością, z której sobie częściej zdajemy sprawę. Nie zawsze to komunikujemy oczywiście. Czasem jest tak, że jesteśmy gdzieś bliżej środka tej wartości i wtedy ona może nie jest przez nas nawet zauważana jako coś istotnego. Dopiero w momencie zetknięcia z osobą, która jest zupełnie inna i którą co innego pcha do działania, często zadajemy sobie pytanie, dlaczego ona ma inaczej, tak? I aha, to ja mam tak. Także tutaj też pewne rzeczy się rodzą właśnie na styku, dopiero kiedy spotykamy ludzi, którzy są inni niż my. Często jak spotykamy podobnych, to nawet te pytania się nie pojawiają. Przejdę teraz do omówienia pierwszej wartości, wartości teoretycznej. I tak, tak jak powiedziałam, każda z tych wartości ma wymiary z obu stron. Można powiedzieć, że są to takie wymiary, my jesteśmy bliżej jednego lub drugiego ekstremum, albo możemy gdzieś też mieć wyrównaną taką wartość. I wtedy ona nie będzie dla nas różnicująca. To znaczy można powiedzieć, że jeżeli będą elementy z jednej strony czy z drugiej strony, to one nie będą aż tak na nas wpływały, nie będą aż tak nas pobudzały. W momencie, kiedy któryś z tych elementów z prawej strony lub z lewej strony jakoś nam dzwoni, jakoś tam nas pobudza, coś nam się zapala, no to znaczy, że on jest nasz, to znaczy, że on do nas przemawia, że jest dla nas ważny. I teraz tak, ten pierwszy aspekt teoretyczny, o co chodzi? No chodzi o wiedzę rozumianą jako potrzebę zdobywania wiedzy i tu jestem po prawej stronie najpierw, w taki aktywny sposób. Czy charakteryzuje to ta prawa strona osoby, które będą chciały i będą bez nawet najdrobniejszej zachęty dążyć do tego, żeby się uczyć, żeby odkrywać, będą zaciekawione różnymi rzeczami, czy potrzebne, czy niepotrzebne, wszystko ich interesuje. Lubią też odkrywać prawdę, odkrywać sposób rozumienia pewnych rzeczy, to jest sposób działania pewnych procesów. To są osoby, które lubią wiedzieć, jak coś jest zrobione, lubią wiedzieć, jak coś działa. Tak jak czasami sobie przypominam takie kilkuletnie dzieci, które ciągle pytają, a dlaczego, a dlaczego? No to ta osoba całe życie pyta, a dlaczego, a jak to, a wytłumacz mi, a pokaż mi, tak? Także jest to taka osoba, która robi to, czy jej płacą, czy nie płacą, bo po prostu to lubi. W związku z tym będą to naturalnie osoby, które uczą się dla przyjemności, niezależnie od tego, czy jest to potrzebne, czy niepotrzebne, czy ktoś ich do tego zachęca, czy nie. Z drugiej strony, teraz lewej, mamy z kolei osoby, które bazują głównie na doświadczeniach już zdobytych. To, na czym się nauczyły,
na pewnych doświadczeniach z przeszłości, pewnych metodach, które znają. Poszukują nowe informacje tylko wtedy, gdy jest to konieczne, gdy potrzebują ich konkretnie do wykonania jakiegoś zadania lub do pójścia wyżej, jeżeli chcą na przykład awansować w firmie. Opierają się zazwyczaj na tym, co już wiedzą. Także tutaj takiego aktywnego poszukiwania wiedzy nie mamy, co nie znaczy, że te osoby się nie rozwijają i nie uczą. One też się uczą, częściej w dużo bardziej skoncentrowany sposób, dużo bardziej sposób ukierunkowany na to, co mogą wykorzystać w danym momencie. Tyle takiego wprowadzenia. Agnieszko, nie słychać cię. Włączam, już się włączam. To jest bardzo ciekawe, są nazwijmy to postawy czy podejścia do wiedzy. Jeżeli chodzi o tą intelektualną, to proszę Państwa, to jest tak, że to jest taka nauka dla samej nauki. Ja wiem, co mówię, bo ja mam tą postawę teoretyczną w sensie intelektualnym dosyć mocną, jest to coś, co mnie kręci. W związku z czym czytam, uczę się, robię różne rzeczy i nie do końca to wykorzystując, dla samej przyjemności nauki. Natomiast jeśli miałabym więcej tego empirycznego podejścia, to proszę Państwa, to jest taki przykład, że przed jakimiś egzaminami, ile Państwo czasu poświęcali na przygotowanie się? Czego się Państwo uczyli? Czy to tylko trochę takie już radykalne, trochę karykaturalne, nauczyć się i zapomnieć, ale w sensie takiego bardzo pragmatycznego podejścia. W dużej mierze ten intelektualista chce wiedzieć wszystko, niekoniecznie to wykorzystując, natomiast empiryk nauczy się momentalnie, chce to zastosować w praktyce. I moje pytanie teraz i nasze pytanie do Państwa jest takie. Zapiszcie sobie gdzieś, czy w ogóle coś ta postawa do Was przemawia? Czy Wam bliżej do tej intelektualnej, czy Wam bliżej do tej empirycznej postawy? Jak to czujecie? Na ile ta wiedza, czy jakby stosunek Wasz do wiedzy jest czymś, co Was w jakiś sposób nakręca, co jest dla Was istotne? I na razie zapiszcie to sobie. Możecie zapisać to publicznie na czacie, a możecie też zapisać u siebie z boku. Okej. Okay. Patrzymy, coś nam się pojawiło? Nic nam się nie pojawiło, patrzę na czata, na czasie nie ma, na razie jest... Pojawiło się, przepraszam. A jest? A to przepraszam, to ja. A, 100% empiryczny. No oczywiście, prawda? No bo jeżeli już coś robię, to robię po to, żeby był jakoś to wykorzystać. Zdecydowanie, super. Dzięki Pani Magdo. No to... Janka. Idziemy dalej. To idziemy dalej. Postawę teoretyczną, wiedzową mamy za sobą. Idziemy teraz do postawy bardzo ciekawej w dzisiejszym świecie, związanej z użytecznością. Ona na początku nazywała się ekonomiczna, natomiast dokładnie tak samo były opisane wymiary tymi samymi wartościami. To jest taka wartość, która mówi o tym, na ile szybki wynik. Wynik w ogóle, ale też szybki wynik jest dla nas istotny. I teraz tak, oczywiście moglibyśmy sobie powiedzieć, no ale jak to? Przecież w biznesie to wszyscy ludzie idą, żeby zarabiać pieniądze, albo żeby dostawać wypłatę, albo przecież w ogóle dla pieniędzy się biznes robi. No okazuje się, proszę Państwa, że nie. I to jest jedno z największych zdziwień w momencie, kiedy ja używam tego narzędzia psychometrycznego i robimy menedżerom czy całym zespołom takie badania. Okazuje się, że wiele osób, które naprawdę odnosi sukcesy, wyniki, zarabia pieniądze, wcale niekoniecznie muszą mieć wartość użyteczną na najwyższych poziomach. I teraz wytłumaczę dlaczego. Myślę, że to będzie jedna z takich ciekawszych rzeczy w odniesieniu właśnie do biznesu. Zacznę znowu od prawej strony. Prawa strona będzie determinowała osoby, które chcą zobaczyć wynik swoich wysiłków tu i teraz, natychmiast już, jak sobie zawsze przypominam, to magiczne słowo na P u nich to jest prędziutko. Także to są ludzie, dla których wszelki wysiłek, zainwestowany czas, pieniądze, talent, energia, czy jakiekolwiek zasoby, które włożyły, muszą przynieść dla nich konkretny efekt tu i teraz. Czyli będą to osoby, które mają po pierwsze bardzo duże ciśnienie, nawet tak to nazwę, na wynik, na pieniądz, na rezultat, na coś namacalnego. Z drugiej strony mają bardzo duże ciśnienie na
tu i teraz, na krótkookresowy aspekt. Z drugiej strony, po lewej stronie teraz przechodzę, mamy osoby, które dużo bardziej się skupiają w swoich działaniach na tym, żeby działać na wspólny wynik, na wspólny cel. Dla dobra ogółu wcale nie znaczy, że nie muszą w ogóle działać dla celu, tylko ten cel może być dużo dalej, może być wspólny, nie tylko ich. Jak mówimy czasami w przedsiębiorstwie o różnego typu celach, typu KPI-e, czy jakieś targety i tak dalej, to są takie osoby, które oczywiście będą mogły robić te targety, ale dużo bardziej niż targety, na przykład strategia będzie dla nich istotna. Krótkookresowe targety tutaj po prawej stronie. Co jeszcze z lewej strony? Brak oczekiwań w zakresie osobistych korzyści. Oczywiście nie znaczy to, że tym osobom można nie płacić i w ogóle pieniędzy nie chcą, natomiast są to osoby, które pewne rzeczy w życiu robią, przepraszam, przełączyło się, pewne rzeczy robią po to, żeby po prostu robić, bo sprawia im to przyjemność, bo wierzą w to, że to ma sens, bo widzą ten sens gdzieś dalej i z perspektywy zrozumienia całości, ale też z perspektywy przede wszystkim czasu. My czasami mówimy w psychologii o tak zwanym odroczonej nagrodzie. Były badane osoby kiedyś w taki sposób, że posadzono grupę ludzi i patrzono, jak się zachowują pod kątem skonsumowania smakowitości, tak? Czy są w stanie te smakowitości skonsumować od razu, czy są w stanie poczekać z nadzieją taką, że dostaną dwa razy tyle smakowitości za jakiś czas. No i okazało się, że my się dzielimy na takich, którzy są w stanie poczekać, na takich, którzy nie są w stanie poczekać, wolą jednego cukierka, jedną piankę, jedno ciasteczko teraz, bo co będzie potem, to nie wiadomo. I to jest właśnie ta różnica między nami. To wcale nie znaczy, że nie lubimy ciasteczek, to wcale nie znaczy, że nie chcemy jeść cukierków, to znaczy, że tutaj chcemy tu i teraz, szybko, tutaj możemy poczekać. Oczywiście będzie się to przekładało też na później dużo szersze, dużo większe rzeczy. Tutaj będziemy mieć bardziej strategiczne spojrzenie, tu będziemy mieć bardziej operacyjne spojrzenie, no ale to już szczegóły, to wejdziemy sobie może później. Agnieszko, oddaję Ci głos. Bo to, proszę Państwa, z tą częścią przedsiębiorczą to jest również tak, że to jest bardzo ważna, jest ta optymalizacja i wysiłku, ale i materiału. To jest taki, wiecie Państwo, taki przykład, zrobiłam coś, co mi się nie przyda teraz, ale momentalnie wykorzystam to kiedykolwiek. Czyli wszystko, co robię, musi być w jakiś sposób wykorzystane. I o ile przedsiębiorczy, ta postawa przedsiębiorcza to też jest element takiego, ja chcę zostać też doceniony za to, co robię. Ja chcę też dowiedzieć się o tym. Jeżeli pójdziemy w stronę bezinteresowności, to w tym momencie jakby najważniejszy jest zespół. To jak macie Państwo u siebie w organizacjach ludzi, którzy mówią, nie, to nie ja, to cały zespół, to pewnie ten element jest dla nich bardzo, bardzo istotny, prawda? Że to jestem częścią tylko. To jest zasługa innych raz. A dwa, że bardzo, bardzo ciężko tym osobom jest, jeżeli sposób funkcjonowania organizacji oparty jest tylko i wyłącznie na tym, co mamy do zrobienia, bo oni bardzo dla nich ważne jest również, jak ma być to zrobione, jak pod kątem ludzi. No to teraz znowu to samo ćwiczenie, co poprzednio. Jaki jest, do której Państwu bliżej, o ile w ogóle do którejś bliżej, w której się bardziej odnajdujecie, a w której mniej się odnajdujecie? Jeżeli tak jak Pani Magda, chcecie się podzielić na czacie, to z przyjemnością. Ja w międzyczasie odniosę się do tego, co Timeo, Ty napisałaś, pozwolę sobie mówić po imieniu, bo się znamy, co napisałaś, to zależy, czego dotyczy ta wiedza. No to Twoje stwierdzenie już trochę pachnie tym, że jednak jest to bardziej element, no właśnie, empiryczny, niż intelekt, nazwijmy to, no właśnie ten taki intelektualny, no bo to jest jakby właśnie takie pragmatyczne podejście, okej, wiedza, ale która mnie interesuje, albo która mi się w jakiś sposób przyda, nawet mi osobiście, ale się przyda. No dobrze, to co? Coś widzę, czy nie widzę nic na czacie? Nic nie widzę na czacie. A, chyba tym razem zero. Pani Magda jest wierną czatowniczką. Bardzo dziękujemy. No to Janku, lecimy dalej.
Dobra, lecimy dalej. Teraz bardzo ciekawa w dzisiejszych czasach wartość. I dlaczego ciekawa? Dlatego, że to jest jeden z takich elementów, który moim zdaniem w ciągu ostatniego półwiecza znakomicie się zmienił. To znaczy, to jest taka rzecz, która kiedyś też była ważna, tylko my sobie kiedyś dużo mniej dawaliśmy prawa do tego, żeby ona była ważna, a teraz coraz więcej o tym mówimy, coraz więcej te nasze potrzeby uzewnętrzniamy, dajemy sobie prawo do tego, żeby mówić o naszych potrzebach dotyczących harmonii, dotyczących równowagi, dotyczących sensu, dobrostanu, także w warunkach biznesowych. Kiedyś jeszcze, no, my jesteśmy tutaj z Agnieszką chyba z pokolenia X jeszcze, tak mi się wydaje. To miła jesteś, Asiu. Tak. To wtedy to tak nie wypadało nawet mówić o tym, że się tam pewne rzeczy chce, albo że się w ogóle coś poza pracą ma. No, trzeba było być dyspozycyjnym i koniec, kropka. A teraz, co nie znaczy wcale, że tych potrzeb nie było. Te potrzeby były, tylko one nie zawsze były uświadomione, i one nie zawsze były w taki sposób, no właśnie z takiego przyzwolenia na wyrażanie ich w sytuacji zawodowej. No i teraz o czym to jest? O czym to jest? Środowisko, otoczenie, zacznę od prawej strony tradycyjnie. Potrzeba harmonijności, czyli ta osoba, która ma wysoką harmonijność, to będzie osoba, która poszukuje harmonii w otoczeniu w wymiarze bardzo różnorodnym. I tutaj to jest chyba taka wartość, która ma najwięcej niuansów. Dlaczego? Dlatego, że my możemy o tej harmonii mówić w takim najbliższym naszym otoczeniu, czyli lubię harmonię w moim otoczeniu fizycznym. Na przykład porządek, jak rzeczy są ładnie ułożone, jak jest nie za dużo gratów w pokoju, jak moje biurko jest ładne, jak mam kwiatki wokół siebie, jak mam ładne otoczenie, ładne, nie mówimy oczywiście wartościująco o guście, no bo gusta mogą być różne, ale zwracamy uwagę na to, jakie to otoczenie fizyczne jest. Kolejnym aspektem są ludzie, którzy są dookoła nas. Jeżeli osoba ma wysoki wynik tutaj po stronie prawej, będzie dla niej ważne najprawdopodobniej, jakimi osobami się otacza. I uwaga, jeżeli się pojawiają jakiekolwiek konflikty, tarcia wokół niej wśród ludzi, to będzie dla niej trudność, bo ona tego nie lubi. Ona lubi harmonię też w tym aspekcie ludzkim. Idziemy dalej. Te koła nam się poszerzają, idziemy dalej. To mogą być elementy dotyczące poszukiwania sensu, poszukiwania równowagi pomiędzy różnymi aspektami nas, czyli aspektem fizycznym, aspektem duchowym, aspektem emocjonalnym. Także takie osoby, które dążą do równowagi, szukają swojej drogi w życiu pod kątem właśnie takiego czegoś więcej, tak, niż tylko robienia zadań i pójścia na weekend, na grilla, no to będą też te osoby. Mamy kolejny aspekt, mamy aspekt planetarny, mamy aspekt ekologiczny. Osoby, dla których ważne są te wszystkie elementy właśnie takiej ekologii szeroko rozumianej, czyli planetarne, takiej znowu równowagi tego ekosystemu całego dookoła nas, to też jest prawa strona. Także tutaj, jak Państwo widzicie, to jest bardzo szeroki aspekt, który może zaczynać się w naszym najbliższym otoczeniu, w sferze fizycznej, przechodzić przez sferę emocjonalną, duchową, ludzką, aż do sfery planetarnej, ekologicznej, w takie elementy, no, bardzo dalekie, wręcz bym powiedziała kosmiczne. No i teraz, co to będzie oznaczało? Będzie to też oznaczało, że osoby, które są silnie tutaj po prawej stronie, będą się kierowały odczuciami subiektywnymi, czyli dla nich istotne będzie to, co one czują, nie tylko jak jest, jakie fakty są. No bo to czucie jest dla nich ważne, skoro piękno jest ważne, to jak ludzie się czują dookoła jest ważne, to się będzie to przekładało. Idę teraz po drugiej stronie na drugie ekstremum. Czym będą się charakteryzowały osoby po lewej stronie tego wykresu? No przede wszystkim będą dążyły do funkcjonalności. To znaczy dla nich ważne jest, że to, co ma być dookoła nich, ma po prostu działać, ma spełniać określone funkcje. One się bardziej są w stanie skupić na zadaniu, na pracy, na określonych tematach, które mają do zrobienia, niż na kontekście czy otoczeniu. Są to osoby, które będzie charakteryzował nieco większy obiektywizm. Oczywiście to jest tak, że każdy z nas jest subiektywny, bo każdy z nas, obserwując świat, widzi je przez swoje okulary i swoje filtry. Natomiast one będą bardziej, te osoby z lewej strony, opierały się o fakty konkretne, funkcjonalne,
wyobraźmy sobie na przykład no, kupowanie samochodu, prawda, po stronie prawej, te wszystkie aspekty, jak on wygląda, jakie tam te elementy są, jak to jest spasowane, no cała estetyka będzie istotna, a tutaj ile na liczniku, ile koni mechanicznych i takie wszystkie funkcje bym powiedziała fizykochemiczne. O. No i tyle takiego wprowadzenia. Agnieszko, włączaj mikrofon i komentuj. No, Jaśku, już prawie wszystko, znaczy mnóstwo rzeczy powiedziałaś. Mi to przychodzą, proszę Państwa, takie dwa przykłady. To jest a propos tej części harmonijnej. To jest, jak pamiętacie, jak przeprowadzaliście się pewnie niejednokrotnie z biura do biura i czasami rodziły się wielkie konflikty. A konflikty polegały na czymś, co dla niektórych osób było w ogóle nie do pomyślenia, gdzie będę siedział. I to jest też ten element. Element, czy siedzę przy oknie, czy siedzę w kwiatach, to o tym Jaśka wspomniała, ale czasami to nie wynika z tego, że ta osoba jest, nie wiem, mam, przepraszam za kolokwializm, muchy w nosie, ale po prostu pewnego rodzaju otoczenie jest dla niej istotne. Pytanie jest, jak Państwo układają książki w bibliotece, w swojej biblioteczce domowej? Czy układacie je, bo ma być, okej, tak jak Wam jest tematycznie, no właśnie funkcjonalnie, że okej, te są tutaj, te łatwo mi wyjąć, czy bardziej patrzycie, żeby to ładnie wyglądało, żeby to się ładniej wpisywało, żeby to jedno do drugiego pasowało. To takie bardziej przyziemne na przykład. No i znowu zapraszam Was do albo do refleksji osobistej, albo do czatu. I co z tą postawą estetyczną? Jak ją odczuwacie? Jak ją bierzecie? Być może macie jakieś pytania. To też bardzo prosimy, żebyście nam napisali. Timea, harmonia, estetyka, jak czujni ludzie, to najważniejsze dla mnie. O, pan Grzegorz zawitał do klubu czatowaczy. 50/50. Mhm. Proszę Państwa, to zresztą Jasia, to jakby, żebyśmy mieli też z tyłu głowy, to nie znaczy, że jedno jest fajne, a drugie niefajne. To po prostu my jesteśmy najczęściej mieszanką. I są tak, jak Pani Magda powiedziała, no właśnie, i teraz znowu u mnie zero, to w tym, Pani Magdo, w tym nie ma nic złego. Po prostu nic. Jednym słowem, jest to coś, co nie jest dla Pani pewnego rodzaju motorem, co nie odpowiada na pytanie, a dlaczego coś tak robi. Super. Ja? Tak? Nie, dzięki Aga, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście jest tak, i to jest niezwykle ważne w tej naszej dyskusji, że tutaj nie ma lepszych i gorszych wyników. To nie jest test. To nie jest test, który można zaliczyć albo nie zaliczyć. To jest kwestionariusz psychometryczny, to jest narzędzie, które odpowiada, jacy my jesteśmy bardziej, co jest dla nas ważne. I to, co jest dla nas ważne, oczywiście potem się będzie przekładało na to, gdzie my się będziemy bardziej sprawdzali, w jakiej firmie, w jakim sektorze, w jakiej roli, ale też gdzie my po prostu będziemy szczęśliwsi. I świadomość tego, które elementy są u nas mocne, które elementy u nas pracują, później pozwala nam też dopasować czy sposób motywacji, czy sposób dobierania zadań do osób, które mają określone potrzeby i nie pchania na siłę kogoś tam, gdzie mu nie po drodze i gdzie ktoś inny weźmie to z pocałowaniem ręki. Także to też jest ogromna wiedza. Często szkolimy z tego menedżerów. Agnieszka też to wykorzystuje w swoich szkoleniach, bo to jest taka rzecz, której świadomość z perspektywy menedżera pozwala skutecznie zarządzać i zarządzać przede wszystkim bez ciśnienia. Zarządzać w taki sposób, że pewne rzeczy się po prostu same dzieją, bo wystarczy ludzi na odpowiednich odcinkach postawić. Idę dalej. Ciekawa wartość z perspektywy biznesu. Bardzo. Wartość altruizm. Często jak daję ten kwestionariusz do wypełnienia moim klientom, to słyszę później, ale jak to? Przecież tam były pytania o takie rzeczy i chyba mi wyszło, że jestem strasznie złym człowiekiem. Bo zawsze mi tam gdzieś lądowało, gdzieś dalej. No i pytanie jest takie, czy to źle, czy to dobrze i też gdzie jest ta krzywa rozkładu normalnego, bo to jest też tak, że każda z tych cech, o której my tutaj mówimy, każda z tych postaw, ona ma inny rozkład normalny w populacji, gdzie indziej będzie się pozycjonowała większość, dlatego że po prostu to są inne cechy.
I teraz tak, po prawej stronie będziemy mieli potrzebę pomagania innym jako realizowanie siebie. Czyli znowu, czy ja pomagam, czy ja pomagam, tu nie ma odpowiedzi. Tu jest tylko odpowiedź, czy ja potrzebuję pomagać, żeby się czuć spełniona. Po prawej stronie tak, potrzebuję pomagać, żeby czuć sens życia. Chcę zmniejszyć cierpienie na świecie, tudzież wszelkie inne rzeczy, które widzę, że są nie tak, chcę je zmieniać, chcę pomagać innym. To mnie pcha do działania. Po lewej stronie pomagam, też pomagam, tylko w konkretnym celu, nie dla samej idei pomagania. Jeśli pomagam, to po to, żeby zmienić czyjąś sytuację, żeby, tak mówię czasami o tym wymiarze, tutaj dać wędkę po lewej stronie, a tutaj dać rybę. Tutaj nauczyć ludzi samodzielności, dlatego że samodzielność jest dla mnie wartością, samodzielność innych będzie dla mnie wartością. Tutaj nie mam takiej potrzeby. I teraz co się okazuje? Paradoksalnie te osoby, co miały takie przemyślenia po wypełnianiu kwestionariusza, że chyba są złymi ludźmi, później się dowiadują, że całe szczęście, że im nie wyszło tu 100%, bo by się na menedżerów nie nadawali. Także na tym zakończę, Agnieszko, oddaję Ci głos. Mikrofon aktywuj i mów. Pojawiło się pytanie Pani Iwony, ale do niego zaraz wrócimy, tylko omówimy tą postawę społeczną. Rzeczywiście, to Joasiu, jak powiedziałaś, to Ty mówiłaś o mnie, bo mi to strasznie wyszło mało. Pomyślałam sobie, matę. Takie miałam inne, myślałam, że taka dobra dla nich, jestem ani. Ale proszę Państwa, inny przykład, ta dobroczynność, to jest, podam przykład z życia. Sytuacja, kiedy chcecie czasami komuś powiedzieć o czymś, o jakiejś sytuacji, która was, nie wiem, jest kamykiem w bucie dla was, ale chcecie tylko o tym powiedzieć. A jest osoba, która od razu ma takie poczucie, że musi wam coś pomóc, że musi wam w jakiś sposób pomóc, dać odpowiedź, co jak się domyślacie jest strasznie denerwujące czasami. Więc to jest jakby ta dobroczynność, oczywiście to jest altruizm. Chcę, i to jest pewnego rodzaju altruizm i myślę głównie o dobru innym. Natomiast ten zamierzony to jest też czasami, kiedy ja chcę pomóc, ale jak widzę, że ktoś na przykład zrobił już pierwszy krok. Jednym słowem, jeżeli na przykład mnie pyta o coś, chcę mojej pomocy, ale jest pewnego rodzaju inicjatywa z tej strony. Więc jeśli tutaj jesteście w tym zamierzonym bardziej, no to tak jak Joasia powiedziała, to cały czas pomagam, tylko inaczej. Zatrzymajmy się, Joasiu, przy pytaniu jeszcze przy postawie estetycznej, bo jest prośba od Pani Iwony o przykład z życia wzięty do tej postawy estetycznej, żeby łatwiej jeszcze bardziej to uchwycić. Przykład życia wzięty. No na przykład mamy osobę, która ma bardzo wysoki wynik harmonijny po prawej stronie, czyli jest osobą, dla której i aspekt poszukiwania wewnętrznego sensu będzie ważny, i aspekt planetarny będzie ważny, i aspekt estetyczny z punktu widzenia pomieszczenia chociażby i tego właśnie siedzenia przy oknie będzie ważny, i aspekt ludzki będzie ważny. Taka osoba na stanowisku menedżerskim, która musi zrobić duże zmiany w firmie w fazie restrukturyzacji, będzie miała dramatyczny problem. Dlatego, że dla niej sytuacja, w której będzie się działo w taki sposób, że ludzie będą się źle czuli, będą konflikty, będzie niezadowolenie, będą niesnaski, będzie musiała przekazywać trudne komunikaty. To będzie bardzo duże wyzwanie. Czy to jest możliwe? Oczywiście jest możliwe, ale ona będzie musiała bardzo swoją strefę komfortu przekraczać, żeby to zrobić. Mhm. Tak. Innym przykładem, jeszcze takim bardziej już mniej biznesowym, ale takim ludzkim, jeżeli mam dosyć duży poziom tej harmonijności, to ja niesłychanie dbam również o swój wygląd, o otoczenie wokół mnie, to jest to, ja się powiedziała, jakim samochodem jeżdżę, ale bo to musi, on musi być po prostu ładny, on musi być, to musi, kolory muszą ze sobą grać. Pewnie duża część architektów ma dosyć wysoką poziom tej postawy harmonijności, ponieważ jakby z jednej strony funkcjonalność oczywiście, ale w jakimś takim ładnym bardzo otoczeniu. Hmm? Czy to pomaga Pani Iwono? Okej. No to Joasiu, lecimy do kolejnej. Dobra, wracamy w takim razie tutaj i idziemy dalej. Ja muszę się jednym czatem podzielić, tak. Bo ja napisała, to większość mężczyzn jest harmonijna, dbałość o samochód. Znaczy tak, to od razu powiem.
Jest takie przekonanie społeczne, to jeszcze wrócę do tej estetycznej, bo widzę, że wywołała dyskusję, że mężczyźni są raczej po lewej, a kobiety bardziej po prawej. Wcale nie jest tak. Wcale nie. Wcale tak nie jest. Także od razu powiem, że wszystkie te postawy, one są w rozkładzie krzywej rozkładu normalnego w całej populacji. Także nie jest tak, że kobiety mają inaczej, mężczyźni mają inaczej. To jest mit, proszę Państwa. Także ja wracam, idę do postawy indywidualistycznej. To jest bardzo ciekawa postawa, bo to jest postawa, która wyrasta z tak zwanej postawy politycznej, gdzie po prawej stronie mamy osoby, które chcą po prostu być ważne w społeczności, w której są. Mają potrzebę statusu, uznania, pozycji społecznej. Ja często mówię, pagony muszą być tutaj na ramionach i wtedy jest okej. I teraz dostaję czasem pytanie, czy to oznacza, że to są osoby, które chcą awansować, a inne nie chcą awansować? Niekoniecznie. Te po lewej stronie też mogą chcieć awansować, tylko inna będzie potrzeba tego awansu. Po prawej stronie potrzeba awansu będzie związana właśnie z tym, żeby mieć pozycję, żeby mieć władzę po prostu, proszę Państwa. A po lewej stronie, jeżeli będzie osobie zależało na awansie, prawdopodobnie z tego powodu, żeby mieć wpływ. I to jest ta różnica, wpływ na bieg wydarzeń. Tutaj mam potrzebę pozycji, tutaj mam potrzebę w takim wymiarze mniejszym niezależności decydowania o sobie, a w tym najwyższym wymiarze mam też chęć decydowania o innych, mam dużą potrzebę kontroli. Także jak mówimy czasami o osobach typu control freak, to jest prawa strona, proszę Państwa. Wszystko muszę kontrolować, o wszystkim muszę decydować. To jest kwestia procesu decyzyjnego, ta postawa. Teraz o czym mówi nam postawa z drugiej strony? Mam potrzebę wspólnego podejmowania decyzji. Jestem członkiem zespołu, który podejmuje decyzje. Chcę być częścią procesu. Nie tylko gdzieś zawsze na górze i tym, że ja powiem, ja wiem jak ma być, tylko ja godzę się z tym, że mogę być częścią procesu decyzyjnego. Mogę też godzić się z tym, że wspieram bez potrzeby osobistego uznania. I tutaj znowu często mam pytania, no to rozumiem, że po prawej będą szefowie, a po lewej nie szefowie. No znowu, proszę Państwa, nic bardziej mylnego, zwłaszcza w dobie, kiedy przywództwo przeżywa bardzo duże zmiany w tej chwili. Trzeba to przywództwo na czym innym zupełnie opierać, niż opieraliśmy je 100 lat temu. W związku z tym dużo więcej w tej chwili jest potrzeby też na tą lewą stronę u menedżerów. Zapotrzebowanie na to, żeby być częścią procesu decyzyjnego, a nie tylko osobą, która sterem sobie żeglarzem, okrętem i najchętniej jeszcze poprowadzi wszystkich innych, bo wie lepiej. Agnieszko, oddaję Tobie głos. Znaczy tutaj, proszę Państwa, to Janka znowu już wszystko z ważniejszych rzeczy powiedziała. Ja bym powiedziała, że ten oddzielny to jest trochę, tak mówiąc, czystą polszczyzną me, I and myself. I to jest taka jakby, to jest nie tylko w pracy, ale to jest, proszę Państwa, organizator wszystkiego. Rozmawia się gdzieś, to jest osoba, która od razu zarządza, gdzie idziemy. Co będziemy, jedziemy na wycieczkę, czy idziemy do lasu, nad rzekę, czy będziemy pływać kajakami, czy nie. No po prostu naturalnie ma taką potrzebę i chęć i dla niej to jest super. I jeszcze do tego dobrze, żeby została za to doceniona. Żeby jej powiedzieć, no wspaniale to wymyśliłaś albo wymyśliłeś. Natomiast wspólny jest o wiele bardziej jakby pozycja, status, to nie są rzeczy, które są istotne. Jeżeli damy tej osobie jakąś pracę, nie wiem, na zapleczu, czy jakąś pracę taką back-office'ową, czy jakąś taką pracę, która jakby nie jest w światłach kamer, to jest okej. Dopóki jest zespół i pracujemy razem, żadnej pracy się nie boję. No to jak z tą postawą indywidualistyczną u Państwa? Gdzie Wam bliżej? Pani Iwona powiedziała, że a propos estetycznej zależy od kontekstu. To prawda. Jeżeli jest zero, czyli to nie jest coś, co jest takim Pani motorem, Pani takim wewnętrzną potrzebą. I to okej. Nie ma w tym nic złego. Wszystko jest okej. Znowu jeszcze raz powtórzę. Wszystko jest okej. Tak. Dobra, idę do ostatniej. Postawa tradycjonalistyczna, która się na początku łączyła z religijną, no teraz siłą rzeczy tej religijności mamy mniej, mamy więcej. W związku z tym takiego myślenia
konserwatysta versus liberał, ale od razu mówię, nie pod kątem przekonań politycznych czy gospodarczych, tylko pod kątem podejścia do życia. To znaczy, zacznę od prawej strony tradycyjnie, czy ja mam tradycyjne podejście zakorzenione w istniejących zasadach. Czyli jeżeli zostałam jakoś wychowana, to uważam, że tak po prostu powinno być i ten system, w którym jestem wychowana, to jest mój niezmienny, raczej nie mam potrzeby szukania innych nowych. Podobnie z metodami działania czy zasadami pracy. Jeżeli się jakieś nauczyłam, jeżeli umiem na przykład jakąś jedną metodykę projektową, to po co zmieniać? To po co szukać nowej? Przecież działa, przecież jest, tak? Zupełnie inne podejście po lewej stronie, tu będziemy mieli aktywne poszukiwanie zmian, wręcz taką potrzebę ciągle coś nowego, ciągle takiego gonienia króliczka z perspektywy nowości. Będzie to osoba bardzo kreatywna i bardzo poszukująca nowych pomysłów, nowych metod, usprawnień, możliwości. Osoba bardzo otwarta i elastyczna, jeśli chodzi o system zasad życiowych. I czasem znowu dostaję pytanie, aha, czyli ten po prawej to taki, na jakiego można liczyć, bo on to ma te zasady, a ten po lewej to zasad nie ma. No znowu nic bardziej mylnego, proszę Państwa, i jeden i drugi może być mieć zasady i jeden i drugi może być osobą bardzo stabilną z punktu widzenia na przykład etyki. Natomiast ten po prawej stronie będzie po prostu bardziej konserwatywny odnośnie metod pracy, i często jest tak, że jak się nauczył czegoś 20 lat temu, to będzie robił tak samo cały czas, dopóki działa. A nawet czasem jak nie działa, to też będzie robił, bo po prostu idzie siłą rozpędu. Ten po lewej stronie będzie szukał usprawnień, będzie szukał ulepszeń, będzie szukał czegoś dlatego, że wierzy w to, że nowe jest po prostu lepsze, że może być lepsze, że jest ciekawsze. No i tyle, Agnieszko. Już. A propos nieustępliwego, to jest, proszę Państwa, w momencie, kiedy chcemy zbudować jakiś system zasad, system wartości, to jeżeli mam kogoś, kto ma taką postawę, komu jest blisko, to jest bardzo dobra postać, dlatego że on nie będzie miał kłopotu z tym, żeby w jakiś sposób różne rzeczy poukładać w sensie zasad, w sensie funkcjonowania. Oczywiście jest też ciemna strona, jak wszystkiego jest ciemna strona. Ciemna strona jest taka, że dla osób, które chcą wprowadzać zmiany, no to słowo, które słyszę, no ale czyż to działa, ale po co? Które no może u innych postaw budzić no, trochę zdenerwowanie, powiedzmy eufemistycznie. Natomiast tolerancyjny, owszem, poszukiwacz nowego usprawniania, jednocześnie też ma ciemną stronę, dlatego że ewentualnie być może czasami są to zmiany dla samych zmian. I wcale nie trzeba niektórych rzeczy zmieniać aż tak bardzo. No to proszę Państwa, o, już... Widzę, pięć ostatnie nieustępliwe. O, już, proszę Iwono. Bardzo, pani Magda znowu powróciła, a no właśnie. Peit i Mea się podzieliła, jest mi bliżej do wspólnych, dlatego często podejmować decyzji samej. Oddzielny, bo lubię też być częścią procesu, pod warunkiem wspólne jest po mojemu. To ładnie, pani Magda, to ładnie. 5-0 i ostatnia nieustępliwy 50. Pani Mariola, okej. Okay. To też się pani Mariolu proszę nie przejmować. Jak jest jedna, do której pani jest więcej niż 0, to też jest okej. Okay. A tu wybór łatwy, lewa strona 75, a może nawet i 100. Okej. Okay. No dobrze, proszę Państwa, to była ta część, no taka trochę dyskusyjno, może nie dyskusyjno, czatowo prezentacyjna. Burza się zaczęła. Przepraszam, ale... W związku z czym, proszę Państwa, zostało nam jeszcze 10 minut, więc Państwa pytania, co chcecie wiedzieć więcej, komentarze czatowo, albo podnosicie rękę, jak uważacie. Jonka, dajmy tak minutę, nie? Tak, damy chwilkę i poprosimy tego pytania. Też panią Karolinę o moderowanie, bo my nie widzimy podnoszonych rąk. Ja przynajmniej nie widzę podnoszonych rąk. Ja też nie widzę. Nie widzę poza czatem.
Tak, jak najbardziej. Ja właśnie chciałam, okay. Na dole ekranu jest taka rączka, którą należy wcisnąć, jeśli Państwo byście chcieli właśnie zabrać głos na fonie, a nie tylko na czacie. Także tutaj... Widzę pytanie od Pani. O, jest pytanie od Pani. Chętnie dowiedziałabym się teraz, jak przełożyć tą wiedzę na dobór motywatorów. To ja poproszę o wyjaśnienie, bo nie do końca rozumiem pytanie. Na jaki dobór motywatorów? To znaczy... Jakby Pani się mogła włączyć, to byśmy porozmawiały chętnie. To ja już Pani Iwono, udostępnię Pani tą możliwość dzwoniania. Tu Pani Dorota też zadała pytanie, dlatego też może Pani Dorocie też dam, w ogóle wszystkich Państwu włączę, jak będziecie Państwo chcieli, to zapraszam. A Pani Iwona nie może się połączyć z głosem. To proszę jeszcze wyjaśnić swoje pytanie, żebym ja dobrze zrozumiała. Ja tymczasem Pani Dorocie odpowiem, bo Pani Dorota pyta, czy mamy jakieś sugestie, jak poza przeprowadzeniem testu można poznać te postawy u członków zespołu. No oczywiście najlepszym sposobem zawsze jest pytanie i rozmowa, tak? Można pokazać model, można o tym modelu porozmawiać w taki sposób, jak my tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, można zacząć. Natomiast oczywiście to jest tak, i ja to też już wiem, bo często porównujemy wyniki kwestionariusza z tym, jakie były przekonania przed wypełnianiem kwestionariusza. No i bywa tak, że my się też mylimy w niektórych rzeczach, że one dopiero wychodzą bardziej precyzyjnie w momencie, kiedy zostaniemy pytaniami, które są nam zadawane, dociśnięci troszkę do sytuacji, gdzie te decyzje trzeba podjąć. Bo tak, to często nam się wydaje, że i to ważne, i to fajne, i to istotne, ale trudno jest nam tak powiedzieć, no, które najważniejsze z tego wszystkiego. Także tak to jest. Ja bym jeszcze do tego, co Joasia powiedziała, dodała taką rzecz, która jest, wiecie Państwo, to czasami dobrze jest po prostu mieć takie oko i ucho wyczulone na ludzi, bo oczywiście, że rozmowa jest fajną rzeczą, ale rozmowa to nie jest takie trudne pytanie, co cię motywuje, no jest taką pytaniem dosyć trudnym i wymagającym czasami, nie wiem, bardzo głębszego zastanowienia. Ale myślę sobie, że obserwacja, jak nasi ludzie pracują, na przykład kto jest szybki, kto się rzuca na wyzwania i co go wtedy, i wtedy sobie, okej, dobra, no to znaczy się, że chce robić, nie wiem, im trudniejsze, to dla niego tym jest większa frajda, prawda? Albo na ile jest to osoba, która pracując w zespole jest genialnym członkiem zespołu, w sensie, że jakby praca zespołowa to jest coś, gdzie ona się czuje jak ryba w wodzie i inni z nią się czują jak ryba w wodzie. Albo na ile potrzebujecie jakiejś analizy, i ktoś mówi, a nie ma problemu, ja to zrobię. I daje wam niemalże pracę doktorską, czasami aż za dużo, dotyczącej jakiejś analizy. Jednym słowem, oczywiście test jest elementem, natomiast myślę, że obserwacja, ale taka świadoma obserwacja, jest też bardzo pomocna. I no i potem jak to zaobserwujemy, no to też warto się dopytać, czy rzeczywiście nie jest to nasza nadinterpretacja czegoś. Czyli na zasadzie, jeżeli ktoś, nie wiem, no właśnie, oczy, nie wiem, zaproponowaliśmy mu zorganizowanie jakiegoś ważnego wydarzenia w firmie i on bardzo się zapalił, to możemy mu zadać pytanie, słuchaj, co cię najbardziej w tym jakby tak poruszyło, czy co najbardziej cię zachęciło, gdzie miałeś największą frajdę? Myślę sobie, że rozmawiając o pracy. To słowo frajda jest bardzo ważne, bo rzeczywiście, tak. Agnieszko, zgadzam się, jak zapytasz, co cię motywuje, to ludziom trudno jest często odpowiedzieć albo mówią zapłać mi więcej, co często tak naprawdę nie jest wcale tym, o co chodzi. Natomiast no, dużo łatwiej takiej odpowiedzi udzielić. Te pytania, które można zadawać, tą obserwację, którą możemy robić, żeby rzeczywiście znaleźć odpowiedź na te pytania, dotyczy często tego, co cię bawi, z czego czerpiesz przyjemność, właśnie gdzie jest ta frajda, o której Agnieszka powiedziała. Ja jeszcze bym chciała odpowiedzieć, bo tutaj w międzyczasie pani Iwona doprecyzowała swoje pytanie i mamy pytanie dotyczące tego, jak sobie poradzić z osobą, która jest tradycjonalistą i no i jak zmotywować osobę, której wyjdzie wysoki do zmiany, osobie, której wyjdzie wysoki wynik tradycjonalistyczny. Ja powiem tak, na pewno nie tym, że zmiana będzie fajna i na pewno nie tym, żeby się zmiany nie bał, dlatego że z natury rzeczy osoba się zmiany boi. Warto jest wtedy zobaczyć,
jakie motywatory dla tej osoby są istotne i poszukać w tych motywatorach, które są istotne, korzyści, które osoba odniesie. Czyli jeżeli dla takiej osoby na przykład istotnym motywatorem byłaby harmonia, to zobaczyć, co w zmianie, czyli co w tym stanie docelowym zmiany będzie odpowiadało na potrzebę harmonii tej osoby. Albo jeżeli u tej osoby wartość użyteczności jest wysoka, to zobaczyć, jakie konkretne cele czy korzyści odniesie ze zmiany, która się odbędzie. Także trzeba po prostu motywować zawsze tym, co jest motywatorem danej osoby, zamiast demotywować tym, co jest demotywatorem danej osoby. Myślę, proszę Państwa, że każdy z nas ma na własnej, ma popełnił grzech przypisywania innym tego, co nas motywuje. I myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby jakby teoretycznie wszyscy o tym wiemy, ale jak przychodzi co do czego, to patrzymy zawsze przez właśnie przez nas samych i przez to, co nas, co nam sprawia frajdę. I myślę, że to jest największe wyzwanie, żeby w pewnym momencie powiedzieć, okej, znaczy jest dobrze, że jego może kręcić coś inaczej. Teraz co jego kręci? Ja jak z uporem maniaka wracam do tej obserwacji, tej codziennej pracy, naprawdę, bo to jest takie źródło wiedzy, tylko my pod różnymi pozorami, a nie mam czasu, a nie mam to, a to, a tamto, po prostu na to nie poświęcamy czasu, a wiedzy możemy zdobyć ogromną. A potem tylko się upewnić, czy to jest rzeczywiście to. Już nie mówiąc o tym, że rzeczywiście, no, akurat te testy są o tyle fajne, że dają taki większy spektrum. Natomiast no, to jest, możemy to robić sami. Ja jeszcze widzę pytanie od pani Doroty. Tak. Bardzo mnie interesuje praktyczny aspekt tego tematu. Jak przełożyć w praktyce tę wiedzę na konkretne działania, na awans, na rozdzielenie zadań w strukturze rozproszonej? Jakie panie macie doświadczenia? To ja może tak, przede wszystkim, no tak, trochę już powiedziałyśmy, czyli obserwacja i rozmowa właśnie o tym, co komu sprawia przyjemność, jakiego typu sytuacje, jakiego typu zadania sprawiają przyjemność, jakiego typu sytuacje, jakiego typu zadania powodują opór i blokadę. I rozmowa o tym, dlaczego tak jest, jak ktoś się w tym czuje i czego by chciał więcej, czego by chciał mniej, jakie sytuacje byłyby dla niego właśnie takie, które by powodowały, że czułby tę satysfakcję. Po prostu trzeba o tym rozmawiać i dopasowywać, na ile to jest możliwe, zadania i role, bo to też nie tylko kwestia samych zadań, ale też roli, właśnie do tego, co jest istotne. Jeżeli ktoś dąży do uznania i pozycji społecznej, dajmy mu rolę koordynatora, tak? Nawet jeżeli nie ma pozycji menedżerskiej. Czemu nie? Będzie zachwycony tym, że może występować i być uznany przez innych jako ten primus inter pares. Poza tym, proszę Państwa, myślę sobie, że jeszcze jedna taka rzecz, którą możemy zrobić, żeby rozpoznać te motywatory tak właśnie na co dzień, to jak macie Państwo spotkania indywidualne, tak zwane słynne po polsku one-to-one, ze swoimi ludźmi, to po prostu zadajcie im pytanie, nie wiem, co w tych zadaniach, czy to, co ostatnio robiłeś, co ci sprawiło największą przyjemność? Co było dla ciebie największą frajdą? No i pewnie zobaczycie na początku duże oczy, pełne zdziwienia, ale jak konsekwentnie powiecie, dlaczego chcecie wiedzieć, no bo chcecie poznać po prostu i wiedzieć, co tę osobę kręci w pracy, to pewnie się otworzy. Być może nie od razu, ale przy kolejnym pytaniu, przy kolejnym spotkaniu z pewnością. Joasiu, jest godzina trzecia. Tak jest, widzę właśnie, także z naszej strony bardzo serdeczne dzięki za zaangażowanie, za pytania. Tak, ja również bardzo, bardzo Państwu dziękuję za obecność, za zaangażowanie, a przede wszystkim naszym prowadzącym bardzo dziękujemy za poprowadzenie spotkania, chęć podzielenia się tą wiedzą. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu i obserwujcie. Tak, ja myślę, że tu rzeczywiście zapraszamy do obserwowania i naszych i pracowników też, oczywiście, natomiast też... Izby również. Naszych wydarzeń też związanych chociażby z tym tematem. Będziemy dalej komunikować, myślę, że od września pojawią się kolejne zapowiedzi ciekawych właśnie tutaj spotkań, być
może też dłuższych warsztatów, także tutaj proszę trzymać rękę na pulsie, ja będę też informowała, miałam sygnały też od części z Państwa, że na przykład przez mailingi te wiadomości do Państwa nie docierały, także ja będę pisała osobiście, ja lub ktoś od nas z zespołu, także proszę oczekiwać na komunikację i zaglądać też na naszą stronę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.